Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie należy do ścisłej czołówki najbardziej innowacyjnych uniwersytetów zarówno na arenie rodzimej, jak i międzynarodowej. SGGW już dawno stała się synonimem postępu i rozwoju dzięki najnowocześniejszemu zapleczu badawczemu oraz licznym projektom mającym miejsce na uczelni. Jednym z takich projektów jest Centrum Badań Biomedycznych prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, na którego dofinansowanie umowy podpisali właśnie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz rektor SGGW profesor dr. habilitowany Alojzy Szymański. Za te pieniądze Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zakupi dla swojego Centrum Weterynaryjnego aparaturę. To jest imponująca kwota 30 milionów złotych i ten sprzęt da szansę naprawdę badań na najwyższym, nawet już światowym poziomie. To jest taki obszar nauk biomedycznych, biotechnologicznych, w których łączy się medycyna zwierzęca z medycyną ludzką, czyli badania i doświadczenia dają szansę na stosowanie później nowoczesnych leków i nowoczesnych technologii leczenia u ludzi. To, co teraz jest, jest uzupełnieniem i poszerzeniem tej bazy, którą posiadamy, ponieważ te badania, które zostały już rozpoczęte i te prace naukowe, które są kontynuowane, muszą mieć możliwość realizacji, a tę możliwość daje rozszerzenie bazy laboratoryjnej, czyli de facto bazy naukowej, jaką daje nam obecny projekt. Uczelnia, która zajmuje się gospodarką żywnościową, zajmuje się zdrowiem zwierząt, hodowlą zwierząt, wkracza teraz w nowy etap w zakresie swoich badań. Mianowicie prowadzone są już w tej chwili na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej wspólne badania z Uniwersytetem Medycznym, z instytutami zajmującymi się zdrowiem człowieka. Wspólne badania idące w kierunku określenia przyczyn powstawania chorób i walki z chorobami. Zatem te wyniki badań, które tu powstaną, posłużą do tego, by zdrowie zwierząt było coraz to lepsze i również, żeby to miało przełożenie na to, by zdrowie człowieka było chronione. Dlatego bardzo gorąco dziękuję panu marszałkowi Struzikowi, że już po raz czwarty mamy możliwość podpisać taką umowę, która rozwija potencjał Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.